To nie jest rola rzecznika, aby sugerować te możliwości rozwiązania. Wydaje mi się, że rzecznik w tej sytuacji raczej powinien być tym organem, który mówi, jakie to jest niebezpieczne. Że nawet mówienie, że Trybunał Konstytucyjny to może zbadać, jest obarczone tym, można powiedzieć, problemem czy błędem, że przecież Trybunał Konstytucyjny utracił swoją niezależność. I te osoby, które jeszcze kilka miesięcy temu apelowały o zachowanie niezależności Trybunału. Teraz odwołują się, że to Trybunał powinien zbadać. No jesteśmy w tej sytuacji, gdzie te najważniejsze bezpieczniki demokratyczne wyłączyliśmy, czy pozwoliliśmy na to, aby zostały wyłączone, bo brak niezależnego Trybunału właśnie to oznacza. W normalnej sytuacji tak by było, że strach przed Trybunałem, obawa, że Trybunał może dokonać kontroli, spowodowałoby naturalną dyskusję w Sejmie i te wszystkie argumenty by były rozważone. Bez Trybunału to nie tylko chodzi o przyjęcie tej ustawy w taki sposób, z tak rażącymi naruszeniami procedury, ale też powstaje pytanie, co będzie dalej, tak? Czy za chwilę się, nie wiem, pojawi jakaś ustawa wprowadzająca nowy podatek, która zostanie w ten sposób przeprowadzona przez parlament? A może na przykład parlamentarzyści wpadną, a były przecież takie pomysły, co więcej, ustawy przyjmowane, że na przykład powinniśmy wszyscy składać powszechne deklaracje majątkowe, aby nas opodatkować od majątku, który posiadamy, albo nieujawnionych źródeł dochodu. Otwiera to po prostu... Wszystko się może zdarzyć, jeżeli... Ogromne możliwości. Tak, jeżeli wprowadzamy taką metodę, że odbieramy głos opozycji, jeżeli głosujemy te poprawki blokowo, jeżeli wykluczamy możliwość składania wniosków formalnych i wszystko się dzieje, można powiedzieć, z pominięciem opozycji. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.